Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił świat. Scenariusz i reżyseria. The Pope. Papież, oficjalnie zwany Ojcem Świętym, biskupem Rzymu, wikariuszem Chrystusa, następcą świętego Piotra, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła. Mieszka w swoich apartamentach na placu świętego Piotra w Rzymie. Inside 28 września 1978 roku zaczął się w Pałacu Apostolskim zupełnie normalnie. Tuż przed 5 rano 58-letnia siostra Vincenzina postawiła tacę z kawą przed drzwiami sypialni papieża. 30 minutes later, pół godziny później, gdy zauważyła, że kawa jest nietknięta, weszła do sypialni. In the bed, w łożu znalazła leżącego papieża, który trzymał plik papierów zaciśnięty w ręce. Jan Paweł I nie żył. Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. W pałacu zapanowało wielkie poruszenie. Wezwano najwyższego rangą kardynała Jeana Villot. Pełnił on funkcję kamerlinga, szambelana kościoła. Procedura zweryfikowania śmierci papieża jest ściśle określona. Kardynał kamerling musi 3 razy zwrócić się po imieniu do umarłego. Następnie przykłada się mu do ust lusterko, aby sprawdzić, czy oddycha. Potem małym młoteczkiem uderza się go w czoło. Wreszcie kardynał kamerling zdejmuje z palca papieża pierścień rybaka, który zostaje zniszczony, aby nikt nie mógł korzystać z władzy papieskiej. Po godzinie 7:40, zgodnie z instrukcjami kardynała Villot, Radio Watykan podało wiadomość o śmierci Jana Pawła I. Vatican Radio made the announcement of the death of John Paul I with a lie. Segretario particolare del Papa, padre John McGee, entrava nella camera da letto. Oznajmiono, że ciało zmarłego papieża znalazł jego sekretarz, pochodzący z Irlandii, ojciec John McGee. Tak nakazał kardynał Villot, ponieważ jest nie do pomyślenia, aby w sypialni nawet martwego papieża była kobieta. Prawda wypłynie dopiero po latach. Kolegium kardynalskie miało wybrać nowego papieża. Wezwano 111 książąt kościoła ze wszystkich stron świata. Panowało przekonanie, że następcą Jana Pawła I będzie któryś z Włochów. W końcu nieprzerwanie rządzili Watykanem od 450 lat. Media poświęcały niewiele uwagi polskiemu kardynałowi Karolowi Wojtyle. Jednak wtajemniczeni wiedzieli, że na poprzednim konklawie zebrał znaczną ilość głosów. Doradcy Wojtyły wiedzieli, że ma duże szanse, aby zostać wybranym. Habemus Papam! 2 dni później świat ze zdumieniem dowiedział się o wyborze Polaka, papieża Jana Pawła II. Na placu świętego Piotra tak zwrócił się do wiernych. Nie wiem, czy będę umiał dobrze wypowiedzieć się w waszym, naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie. W tłumie pytano, kim jest ten człowiek, skąd się tu wziął. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym polskim miasteczku.
Tego samego dnia w Polsce na ulice wyszły tłumy, żeby uczcić powrót wielkiego bohatera, marszałka Piłsudskiego. W decydującej bitwie pokonał on Armię Czerwoną, co pozwoliło zachować Polsce niepodległość. Narodziny Karola Wojtyły napełniły wielką radością jego rodziców, Karola, oficera Wojska Polskiego, i Emilię, pobożną i chorowitą kobietę. Wojtyłowie mieli jeszcze starszego syna, Edmunda. Córka umarła we wczesnym dzieciństwie, zanim urodził się Karol. Wszyscy ich sąsiedzi pamiętają, jak matka mówiła, że jej młodszy syn będzie wielkim człowiekiem. Chciała, żeby został księdzem. Wojtyłowie mieszkali w skromnym mieszkaniu w rynku niedaleko kościoła pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Polska była krajem katolickim, jednak obok katolików żyła tu znaczna mniejszość żydowska. W Wadowicach stanowiła 20% populacji. Później to właśnie tych pierwszych Żydów będzie wspominał papież Jan Paweł II. Mam przed sobą żywy obraz Żydów, którzy gromadzili się w synagodze niedaleko naszej szkoły. Przypuszczam, że tak katolicy, jak i Żydzi byli świadomi tego, że modlą się do jednego Boga. Wojtyłowie wynajmowali mieszkanie od Żyda. Wielu szkolnych kolegów Karola było Żydami, tak jak Jerzy Kluger, jego bliski przyjaciel. Jak sięgam pamięcią do mojego dzieciństwa, poznaliśmy się grając w piłkę na ulicy. On był bramkarzem, a ja lewoskrzydłowym. Byliśmy bliżej siebie tylko wtedy, gdy graliśmy przeciwko sobie. Był wspaniałym bramkarzem. Kiedy mieliśmy problem z wyborem drużyny, nie traciliśmy czasu na sprzeczki. Dzieliliśmy drużyny na katolików i Żydów. Gdy w drużynie Żydów zabrakło zawodników, braliśmy któregoś z katolików. Karol Wojtyła często grał po stronie Żydów i bronił ich bramki. Czy stosunki między katolikami i Żydami układały się dobrze? Tak, dużo lepiej niż gdzie indziej. Właściwie w Wadowicach nie było antysemityzmu. Uczył się tak dobrze, że w klasie nie miał sobie równych. Każdego dnia służył jako ministrant w kościele ofiarowania Najświętszej Marii Panny, a po mszy odwiedzał dom Klugerów, żeby pobawić się z Jerzym. Często mnie odwiedzał. Graliśmy w ping-ponga. Kiedy wychodził, moja babcia patrzyła na mnie i zwykła mawiać: dlaczego nie jesteś chociaż trochę taki jak on? He was a good boy. Więc on był dobrym chłopcem, a pan urwisem. Nie byłem tak dobrym chłopcem. 13 kwietnia 1929 roku w domu Wojtyłów wydarzyła się tragedia. Matka Karola, Emilia, umiera na serce. Trzy dni po jej śmierci odprawiono mszę żałobną w kościele ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Wdowiec i dwóch synów modlili się do Marii Dziewicy, aby prosiła Boga o zmiłowanie nad duszą zmarłej. Następnego dnia Wojtyłowie udali się na pielgrzymkę do odległego 10 kilometrów od Wadowic, Maryjnego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdego roku tysiące pielgrzymów przybywają tu, by celebrować Święto Wniebowzięcia. Według katolików to dzień triumfu Marii Dziewicy nad śmiercią.
Od tego czasu dla Karola Wojtyły rozpoczął się trwający całe życie żarliwy kult Maryi Dziewicy. Dwa tygodnie po śmierci matki, w wieku 9 lat, Karol Wojtyła przystępuje do pierwszej komunii świętej. Rok później ojciec zabiera go po raz pierwszy do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim brat Karola, Edmund, studiuje medycynę. Kiedy miałem 10 lat, po raz pierwszy przestąpiłem bramę uniwersytetu. Byłem świadkiem otrzymania przez mojego brata dyplomu lekarza. Do dzisiaj mam przed oczyma podniosłą atmosferę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po otrzymaniu dyplomu Edmund Wojtyła rozpoczął praktykę lekarską, ale często przyjeżdżał do Wadowic, żeby pograć w piłkę z Karolem i jego przyjaciółmi, dla których był wzorem do naśladowania. Uwielbialiśmy go. Nie tylko Karol. Edmund był bardzo przystojnym, wspaniale zbudowanym i inteligentnym mężczyzną. Do tego świetnie grał w piłkę. Edmund Wojtyła zaczął praktykę lekarską w szpitalu w Bielsku, oddalonym godzinę drogi od Wadowic. Brał również udział w badaniach nad szkarlatyną, która zbierała śmiertelne żniwo w ówczesnej Polsce. W 1932 roku, kiedy rozpaczliwie próbował ratować młodego pacjenta, zaraził się szkarlatyną i umarł. To wydarzenie głęboko zapadło mi w pamięci. Śmierć brata przesłoniła nawet śmierć matki z uwagi na tragiczne okoliczności, ale też ze względu na mój młody wiek. W Watykanie, w górnej szufladzie biurka, wśród rodzinnych pamiątek, znajduje się też stetoskop Edmunda, który Jan Paweł II dostał od personelu szpitala w Bielsku. Ojciec Karola odszedł z wojska i ze skromną emeryturą poświęcił się wychowaniu ukochanego syna. Jerzy podziwiał go. Jego ojciec był wspaniałym, a przy tym bezpośrednim człowiekiem. Dużo czytał i potrafił interesująco opowiadać. Podczas długich zimowych wieczorów, a wtedy nie było jeszcze telewizji, mogliśmy go słuchać godzinami. W szkole średniej poznał Ginkę Beer, młodą i piękną Żydówkę, dzięki której trafił do miejscowej grupy teatralnej. Gra na scenie bardzo wciągnęła Karola. To dzięki teatrowi poznał i przez wiele lat przyjaźnił się ze swoją rówieśniczką Haliną Królikiewicz. Mój ojciec był dyrektorem gimnazjum w Wadowicach. Mieliśmy służbowe mieszkanie. Mój ojciec był dyrektorem gimnazjum w Wadowicach i mieliśmy mieszkanie służbowe w tymże gmachu. I z okna kuchni mogłam obserwować, zwłaszcza jak byłam chora, obserwowałam kolegów, którzy mieli lekcję gimnastyki na podwórzu. I on, barczysty, wysoki, przystojny, chłopięcy, z bardzo bujną czupryną, która nigdy nie chciała go słuchać. Halina występowała z Karolem w wielu przedstawieniach teatralnych. W Antygonie grałam główną postać, a on był moim narzeczonym. A ponieważ byliśmy bardzo zaangażowani w grę, zawsze przydzielano nam główne role. Wielu sądziło, że Karola i Halinę łączy głębsze uczucie. Jednak ich związek pozostaje tajemnicą, a Halina odmawia wszelkich komentarzy. Nie tylko ona.
Było to taką tajemnicą, że nawet jego najbliżsi przyjaciele nic o tym nie wiedzieli. Lepiej było zachować ten sekret dla siebie. Better to keep it to yourself. Halina Krolkiewicz z Haliną Królikiewicz przyjaźnił się przez całe życie. Oczywiście przyjaźni tej nie brakowało wzajemnej czułości. W roku 1938 książę Adam Sapieha, pełniący jednocześnie funkcję arcybiskupa Krakowa, odwiedził gimnazjum w Wadowicach. Na prośbę klasy maturalnej Karol Wojtyła wygłosił mowę powitalną. Sapieha zapytał go, czy on pójdzie na księdza. A wtedy ksiądz Zaheb, nasz nauczyciel religii, odpowiedział nie. Jemu tylko teatr w głowie. Sapieha jakby przepowiedział Wojtyle służbę kapłańską. Potem spotkali się jeszcze wiele razy. Po maturze Karol przeprowadza się z ojcem do Krakowa, gdzie wynajmują mieszkanie w suterenie na ulicy Dynieckiej pod numerem 10. Zapisuje się na polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i dołącza do działającego tam koła teatralnego. Nosi długie włosy na wzór krakowskiej bohemy. Nikt nie przypuszczał, że zostanie kapłanem. Myśleliśmy, że pojechał do Krakowa, żeby studiować filologię polską albo sztukę dramatyczną. Że będzie uczył języka polskiego albo zostanie aktorem. Znając jego upodobania, sądziłem, że wybierze teatr. W lecie 1939 roku Wojtyła i jego koledzy przechodzą obowiązkowe szkolenie wojskowe. Nikt nie traktuje tego poważnie, ale też nikt nie wie, co nadchodzi. Nad Krakowem góruje katedra na Babelu. To miejsce pochówku polskich królów i królowych. Patron kraju, święty Stanisław, który był też arcybiskupem Krakowa, jest pochowany w znajdującym się nad ołtarzem głównym srebrnym sarkofagu. Właśnie w katedrze zastał Karola Wojtyła wybuch II wojny światowej. Nigdy nie zapomnę 1 września 1939 roku. To był pierwszy piątek miesiąca. Poszedłem do katedry, żeby się wyspowiadać. W pustej katedrze Wojtyła miał służyć do mszy. I wtedy usłyszał na zewnątrz eksplozję i brzęk stłuczonych witraży. Naziści zaatakowali Polskę. Niespodziewane uderzenie niemieckich sił powietrznych rozpoczęło II wojnę światową. Wojtyła opuścił katedrę i pobiegł do domu do chorego ojca. Chwycił kilka niezbędnych rzeczy i razem dołączyli do kolumny opuszczających miasto ludzi. Uciekinierzy byli pod ciągłym ostrzałem nazistowskich myśliwców. Wszędzie słychać było karabiny maszynowe. Ludzie kryli się po rowach. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem rannych. Ponad milionowa armia wkroczyła na terytorium Polski. Wojsko polskie stawiało jej dzielny opór, ale nie miało żadnych szans. Karol wraz z ojcem wrócili do Krakowa, w którym już stacjonowali Niemcy. Naiwnie łudził się, że w październiku wróci na studia.
Wykłady trwały do 6 listopada 1939 roku. Tego dnia naziści aresztowali wybitnych wykładowców i deportowali do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Pamiętam, że staliśmy razem na ulicy gdzieś. Pamiętam, jak staliśmy gdzieś na ulicy, kiedy zabierali naszych profesorów. Byliśmy niemądrzy, bo myśleliśmy, że uniwersytet będzie otwarty. Tymczasem wręcz przeciwnie. Wszystkich naszych profesorów, w sumie 183, deportowali do obozu koncentracyjnego. I on gdzieś na ulicy był koło mnie. To było dawno, lata temu, ale tak mi się wydaje, że staliśmy gdzieś tam na ulicy i obserwowali, jak ich wywożono. Gdzieś tam stali na ulicy i obserwowali, jak ich wywożono. The period of my life, czas, który chciałem poświęcić literaturze polskiej, skończył się. Zaczęła się niemiecka okupacja. Po wrześniowej inwazji Niemcy zaczęli niszczyć wszystko, co kojarzyło się z Polską jako krajem niepodległym. Zlikwidowano polską inteligencję, księży i zakonnice spacyfikowano, kościoły zamknięto. Wszelki przejaw polskości miał być wymazany. Zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść zawrócone życie, podziękować Bogu. Pierwszym aktem oporu Karola Wojtyły było wstąpienie do podziemnego ruchu ratowania kultury polskiej. Grał w wielu polskich sztukach przy akompaniamencie muzyki Chopina. Towarzyszyła mu w tym Halina Królikiewicz. Tymczasem przenoś moją duszę tęsknioną do tych pagórków leśnych. Nasi koledzy walczyli karabinem, a my może to zabrzmi. Nasi koledzy walczyli karabinem, a my, może to zabrzmi patetycznie, walczyliśmy słowem, wtedy zakazanym w Polsce. Także te nasze skarby polskiej poezji mogliśmy ku podtrzymaniu ducha wylewać z siebie przed tymi, którzy przychodzili na nasze tajne przedstawienia. Przychodzili na nasze tajne, podziemne przedstawienia. Aby uniknąć wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec, Wojtyła zaczął pracować w kamieniołomach. Rozbijał i ładował na wózki kamienie, na które czekały pobliskie zakłady chemiczne. Pracował w minusowej temperaturze. Kierowano go również do niebezpiecznych prac, takich jak umieszczanie dynamitu w szczelinach skalnych. Byłem przy odpalaniu dynamitu. Widziałem, jak skalny odłamek zabił robotnika. To wydarzenie wryło mi się głęboko w pamięć. Przyjaźnił się wtedy z Mieczysławem Malińskim. Wtedy panowały straszne mrozy, sięgające 30 stopni poniżej zera, ale on był bardzo silny. Ku mojemu zdziwieniu nie tylko to go nie zniszczyło, ale w jakiś sposób zahartowało. Zahartowało. Pewnej nocy, kiedy wrócił na Tyniecką, odkrył, że jego ojciec nie żyje. Był zdruzgotany. Kiedy ojciec Karola umarł ostatni,
Kiedy ojciec Karola umarł, ostatni z jego rodziny, to był dla niego ogromny cios. Leżał krzyżem przy jego zwłokach i modlił się. To było dla niego okropne, ponieważ to była ostatnia osoba z jego rodziny. W Wadowicach jego ojciec miał opinię nadzwyczaj dobrego człowieka, dobrego ojca, bo on, jego ojciec, nie tylko dobrze gotował, ale też sprzątał, szył, prasował, prał. Ale wiedziałem, że ojciec dla niego jest największym autorytetem, największą świętością. Ale wiedziałem, że ojciec jest dla niego największym autorytetem, największą świętością. Że to jest dla niego ktoś poza wszelkim konkursem. Przyszedł do mnie, zapukał do drzwi i powiedział tylko jedno słowo, jedno zdanie. Mój ojciec umarł. And he left. I poszedł. To było jak trzęsienie ziemi. W naszych kontaktach wszystko zadrżało. Błogosławiam owoc żywota. After his father's death, po śmierci ojca, Karol Wojtyła jeszcze bardziej zwrócił się ku medytacji i mistyce. Przyjaciele często widzieli go pogrążonego w głębokiej modlitwie, niemal w transie. Niektórzy byli zaskoczeni, gdy wyznał, że chce zostać kapłanem. Lata hitlerowskiej okupacji doprowadziły do zsyłki tysięcy księży do obozów koncentracyjnych. W samym Dachau było ich 3000. W obliczu rozlewającego się zła i okrucieństwa wojny, wybranie drogi kapłańskiej nabrało dla mnie szczególnego znaczenia. Na jesieni 1942 roku podjąłem decyzję o wstąpieniu do krakowskiego seminarium. Zgłosił się do arcybiskupa Adama Sapiehy, który już wcześniej mówił o jego kapłaństwie. Wraz z Karolem poszedł też Mieczysław Malinowski. Sapieha powiedział, przyjmuję was, ale musicie wiedzieć, że jak nas przyłapią, to idziemy do Oświęcimia. Podczas okupacji arcybiskup zorganizował w swojej rezydencji podziemne seminarium. Mogło to spowodować surowe hitlerowskie represje skierowane przeciwko przełożonym i samym seminarzystom. Gdyśmy rano jedli śniadanie, to nie wiedzieliśmy, czy się spotkamy wieczorem. Rano jedliśmy śniadanie i nie wiedzieliśmy, czy spotkamy się wieczorem, ponieważ nie wiedzieliśmy, co się może zdarzyć na ulicy. Taka była okupacyjna rzeczywistość. Taka była rzeczywistość okupacyjna. W sierpniu 1944 roku, kiedy radzieckie wojska zbliżały się do Warszawy, w stolicy wybuchło powstanie przeciwko okupantom. Powstanie warszawskie zostało bezlitośnie stłumione. Aby uniknąć podobnych komplikacji, naziści zaczęli wyłapywać mężczyzn w wieku od 17 do 65 lat. Ja się patrzę, wylatują. Ja się patrzę i widzę na ulicy niemieckie ciężarówki. Wyskakują żołnierze i wpadają do domów. Byliśmy przerażeni. Padliśmy w trawę i patrzyliśmy, co się dzieje. No i widzimy, że wyciągają mężczyzn i ładują na ciężarówki i wywożą. W kamienicy na Tynieckiej naziści przeszukiwali piętra, podczas gdy Wojtyła modlił się w swoim mieszkaniu w suterenie. Z jakichś przyczyn hitlerowcy nie zeszli na dół. I tak Karol zdołał się uratować. Wyszedłem cało z nieprawdopodobnych okrucieństw II wojny światowej. W każdej chwili mogłem być aresztowany w domu, w kamieniołomach i być wywieziony do obozu koncentracyjnego. Czasem zadawałem sobie pytanie, dlaczego to inni młodzi ludzie tracą życie, a nie ja? W sierpniu 1944 roku, kiedy wyłapywano mężczyzn, Wojtyła przemierzał ulice Krakowa w drewnianych chłodakach i stroju roboczym z kamieniołomów.
Książę Sapieha kazał seminarzystom schronić się w jego rezydencji. Bo Kraków był pustynią. Kraków był pustynią, nie było człowieka na ulicy. Cały dzień Kraków był totalną pustynią. Do końca wojny Wojtyła ukrywał się w seminarium. W czasie okupacji niektórzy jego żydowscy przyjaciele i sąsiedzi uciekli z Polski. Jednak większość zginęła w obozach śmierci, takich jak Auschwitz. W styczniu 1945 roku wojska radzieckie wyzwoliły Kraków, co oznaczało koniec hitlerowskiej okupacji. Ale jednocześnie był to początek tyranii Stalina. Karol Wojtyła poczynił ostatnie przygotowania, by zostać kapłanem. W listopadzie 1946 roku w prywatnej kaplicy kardynała Sapiehy przyjmuje z jego rąk święcenia kapłańskie. Dla kogoś, kto otrzymał święcenia kapłańskie, kto leży na posadzce kościelnej twarzą przy ziemi, oznacza to pełną gotowość do pełnienia posługi. Miałem poczucie, że zostałem obdarzony zaufaniem. To było poruszające przeżycie. Przy ołtarzu w krypcie świętego Leonarda w katedrze na Wawelu nowo wyświęcony ksiądz odprawił swoje trzy pierwsze msze w intencji matki, brata i ojca. Natychmiast po otrzymaniu święceń ksiądz Karol Wojtyła został wysłany do Rzymu, aby pogłębić swoje studia teologiczne. Przybył tam w listopadzie 1946 roku. Po raz pierwszy był świadkiem mszy beatyfikacyjnej. Pamiętam, to była niedziela. Tuż po przybyciu do Rzymu udałem się do Bazyliki Świętego Piotra. Właśnie odbywała się msza beatyfikacyjna odprawiana przez samego papieża. Z daleka zobaczyłem celebrującego mszę Piusa XII. To była dla mnie wielka radość. Przez dwa lata Wojtyła uczęszczał na wykłady do Angelicum w Rzymie. Był zdumiony uniwersalizmem nauki Kościoła. W lecie 1948 roku wrócił do Krakowa, po czym ku zdziwieniu i zaskoczeniu przyjaciół został wysłany do parafii w Niegowici. Właśnie zaczęły się żniwa. Decyzję tę przyjąłem z radością. Najpierw autobusem, a potem ktoś mnie podwiózł na furmance do Marszowic, po czym wyjaśnił mi, jak przez pola można pieszo dotrzeć do celu. Daleko przede mną widniała sylwetka kościoła w Niegowici. Zaczęły się żniwa. Szedłem przez falujące na wietrze łany zbóż. Kiedy dotarłem do parafii, uklęknąłem i pocałowałem ziemię. Wojtyła rzucił się w wir administrowania parafii. Szybko zademonstrował łatwość nawiązywania kontaktu z młodzieżą. Miał doświadczenie w organizowaniu wycieczek krajoznawczych. Potrafił rozmawiać z młodzieżą o jej problemach, nadziejach i marzeniach. Swoje doświadczenia przeniósł do parafii świętego Floriana w Krakowie, kiedy odwołano go z Niegowici. Tutaj stykał się przede wszystkim ze studentami. Jedną z nich była Halina Bortnowska. W tamtych czasach planowanie życia nie było takie proste. Ksiądz Wojtyła żywo interesował się naszymi problemami. Był przy tym fascynującym nauczycielem. Ksiądz Wojtyła organizował dla studentów obozy kajakowe na Mazurach.
Takie obozy były zabronione przez ówczesne władze komunistyczne, a poczynania duchownych bardzo ograniczone. Aby uniknąć zdemaskowania, kazał studentom nazywać się wujkiem zamiast księdzem. Jednym ze studentów, który pływał z Wojtyłą, był Krzysztof Rybicki. Był bardzo dobrym człowiekiem. Lubił z nami rozmawiać. Jednak od początku wiedzieliśmy, że codziennie chciał mieć dla siebie godzinę albo półtorej. Wtedy oddalał się od nas, siadał gdzieś w lesie, modląc się, czytając i medytując. Teraz wiem, że rozmawiał z Bogiem. Po czym wracał do obozu pełen sił i opowiadał nam zabawne historie albo recytował wierszyki. I znowu wieczorem brał kajak i oddalał się, żeby w samotności i w ciszy oddać się modlitwie, czytaniu i medytacji. Szanowaliśmy go za to. Pośród dzikiej przyrody, z dala od władz komunistycznych, obozowicze robili z kajaka ołtarz i Wojtyła mógł odprawiać mszę. W tamtych czasach prawo zabraniało zgromadzeń w miejscach niekontrolowanych przez władze komunistyczne. Tak więc od początku musieliśmy się z tym kryć. Zajęcia Wojtyły z młodzieżą spotkały się z wielkim uznaniem władz polskiego kościoła. W 1958 roku podczas obozu kajakowego nagle został wezwany do Warszawy na audiencję u prymasa. To była wręcz nieprawdopodobna nowina. Karol Wojtyła został mianowany biskupem. Była to bezpośrednia decyzja Rzymu i początek jego kariery w łonie hierarchii Kościoła katolickiego. Będąc biskupem, nadal organizował obozy kajakowe i zajęcia z młodzieżą. Takie wycieczki proponował też tym, którzy zamierzali się pobrać. Poruszał z nimi tematy dotyczące nie tylko świętego sakramentu małżeństwa, ale również życia intymnego. Dzięki dialogom z młodymi parami rozwinął teorię na temat seksu i opublikował ją pod tytułem Miłość i odpowiedzialność, która odniosła wielki sukces i została przetłumaczona na wiele języków. Włoski dziennikarz i biograf papieża Marco Politi mówił, że publikacja nowego biskupa spotkała się z wielkim zainteresowaniem. W tej książce porusza również istotną rolę doznań kobiety płynących z aktu seksualnego. Mówi o tym, że mężczyźni, wolni od brutalności i egoizmu, rozumieją rytm ciała kobiety. W latach 50. to było bardzo postępowe podejście do problemu. W roku 1962 biskup Wojtyła znowu wyjeżdża z kraju. Komunistyczne władze zezwalają mu na podróż do Rzymu. Nowy papież, Jan XXIII, zwołał drugi Sobór Watykański, który miał zrewolucjonizować doktrynę i praktykę Kościoła katolickiego. Podczas Soboru biskup Wojtyła nie tylko zwrócił na siebie uwagę doskonałą łaciną, ale przede wszystkim gotowością do pojednania i wzajemnego wybaczenia między biskupami polskimi i niemieckimi. Papież Jan XXIII umiera przed zakończeniem II Soboru Watykańskiego. Jego dzieło dokończy nowy papież Paweł VI. Jednym z kontrowersyjnych problemów była kontrola urodzeń. W opublikowanej encyklice Humanae Vitae Paweł VI sprzeciwia się nienaturalnym metodom kontroli urodzeń. Ta postawa odcisnęła piętno na światopoglądzie biskupa Karola Wojtyły, który z niezwykłą siłą bronił świętości życia poczętego.
I właśnie w tym czasie, kiedy papież Paweł VI mierzył się z trudnymi dylematami, Karol Wojtyła pośpieszył mu z moralnym wsparciem, swoimi pismami, jak również opiniami doradców, których uprzednio powołał w Krakowie. Nie, powiedział, Kościół musi bronić fundamentalnej zasady i nie może dotykać tak delikatnego mechanizmu, jakim jest życie, ponieważ nie powinien zmieniać tradycyjnych wartości Kościoła. Tak więc encyklika Humanae Vitae zawdzięcza swój kształt między innymi Karolowi Wojtyle. Stanowcze wystąpienie Wojtyły przeciwko antykoncepcji ożywiło dyskusje, a nawet spory z jego lojalnymi wychowankami w Polsce. Pamiętam, jak w rozmowie z nim broniłam idei antykoncepcji. A wtedy odpowiedział mi, że moja postawa jest rodzajem fałszywego solidaryzowania się z tą ideą. Pamiętam, że nie było to dla mnie miłe. Jednak do tej pory nie zmieniłam zdania. Wojtyła niezłomnie propaguje tę jakże niepopularną kościelną postawę wobec antykoncepcji. W roku 1967 Karol Wojtyła zostaje kardynałem. Wykazuje niezwykłe zdolności w zwodzeniu przedstawicieli reżimu komunistycznego w Polsce. Często mobilizuje masy do budowania nowych kościołów. Myślę, że jeżeli ludzie nalegają, jeśli naprawdę czegoś chcą, to otrzymują. Jeżeli ryzykują i mają dużo cierpliwości, to w końcu dostaną to, o co walczyli. Uznanie Pawła VI dla Wojtyły wciąż rośnie. W 1976 roku zostaje zaproszony do Watykanu, aby wygłosić rekolekcje dla Kurii Rzymskiej. Zostało to odczytane jako znak, że Paweł VI widzi w polskim biskupie swojego następcę. Wkrótce potem na prywatnej audiencji Wojtyła dowiedział się, że należy do grona zaufanych papieża. To było poruszające, kiedy papież zaczął mówić o palących problemach Kościoła nie tylko we Włoszech, ale i w samym Rzymie. To, co powiedział, było ściśle poufne. Mówił o tym, co go martwiło i bolało. W sierpniu 1978 roku, po śmierci Pawła VI, wśród kardynałów doszło do podziału na liberałów i konserwatystów. W końcu osiągnęli kompromis. Wybrali papieża, patriarchę weneckiego Albino Lucianiego, który przyjął imię Jana Pawła I. Podczas konklawy Karol Wojtyła otrzymał znaczącą ilość głosów. Jednak przyjaciele mówią, że ten wybór przyjął z ulgą i zadowoleniem. Ze swojej strony nowo wybrany papież powtarzał, że jego wybór był błędem. Powiedział nawet, że wkrótce umrze, aby dokonano lepszego wyboru. Kiedy w miesiąc później jego serce przestało bić, dla kardynałów był to znak od Boga, że popełnili błąd. Wiemy, że jeszcze podczas konklawy, na którym wybrano Jana Pawła I, wiedeński kardynał Franz König zaczął mówić o możliwości wyboru papieża spoza Włoch. W tym czasie wielu kardynałów z Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy czuło, że duch Soboru Watykańskiego wymaga otwarcia się na cały świat i że nadszedł czas, aby dokonać wyboru papieża spoza Włoch. Greater
internationalization of the Catholic Church, and that the time had come also to have again a pope which was not always the product of the Italian Church. The stage was set for one of the most najbardziej dramatyczne konklawe w historii Kościoła katolickiego. W październiku 1978 roku, podczas konklawe, 111 kardynałów zasiadło w kaplicy Sykstyńskiej, aby dokonać wyboru papieża, duchowego przywódcy ponad miliarda katolików. Głosowanie odbywało się pod wspaniałymi freskami Sądu Ostatecznego Michała Anioła. Każdego dnia możliwe są tylko 4 głosowania. Głosowanie przebiega wolno. Każdy kardynał jest wezwany do ołtarza, aby położyć swój głos na patenie, który później zostaje włożony do kielicha mszalnego. W ten sposób wszyscy widzą, że oddany jest tylko jeden głos. W sprawdzaniu głosów bierze udział 3 kardynałów. Pierwszy z nich głośno odczytuje nazwisko zapisane na kartce. Drugi sprawdza, czy to jest właśnie to nazwisko. Zadaniem trzeciego jest nanizać kartkę na nitkę po to, by głos nie został policzony po raz drugi. Aby wygrać, kandydat musi zebrać 2/3 głosów plus jeszcze jeden. Po dokonanym wyborze kartki są umieszczone w małym piecyku, a następnie spalone. W zależności od głosowania do ognia dodaje się odpowiednią substancję chemiczną. Jeżeli głosowanie nie przyniosło rezultatu, wydobywa się czarny dym. Biały dym oznacza, że nowy papież został wybrany. Wszystko to, co dzieje się podczas konklawy, jest objęte ścisłą tajemnicą. Ale wiadomo już, że w październiku 1978 roku były protesty dotyczące nieuczciwości kardynałów włoskich, liberałów i konserwatystów, którzy pragnęli zachować przewagę nad innymi. W końcu wpływowy kardynał Franz König z Austrii zaczął przekonywać do wyboru papieża spoza Włoch kardynała z Polski Karola Wojtyły. W jakimś sensie to dzięki kardynałowi Königowi podczas wielu sesji dokonano takiego wyboru. Uważał, że kardynał Wojtyła reprezentuje ducha nowych czasów, że jest kimś ważnym spoza kręgu włoskich kardynałów, kimś, kto stoi po stronie sprawiedliwości społecznej, ale także kimś, kto będzie stanowczo bronił tradycyjnych zasad, dogmatu i doktryny katolickiej, wreszcie kimś, kto może przeciwstawić się filozofii marksistowskiej. Oczywiście nie chodziło o papieża, który miał zniszczyć komunizm. W latach 70. nikomu nie przyszłoby to do głowy, ale z pewnością kardynał pochodzący z Polski, najbardziej katolickiego kraju w bloku komunistycznym, może intelektualnie i duchowo przeciwstawić się filozofii marksistowskiej i bronić prawdy wiary katolickiej. Who could intellectually and religiously challenge the Marxist culture and defend the Catholic truth. In the October 1978 conclave, w październiku 1978 roku, podczas konklawy, kardynałowie poświęcili wiele uwagi trudnej sytuacji katolików po drugiej stronie żelaznej kurtyny. To był kluczowy powód, dla którego nazajutrz, tuż przed śniadaniem, gwałtownie wzrosły szanse Karola Wojtyły na wybór. Podczas śniadania Wojtyła czuł takie napięcie, że wielu myślało, że nie przyjmie wyniku głosowania. Kiedy Wojtyła pojawił się na popołudniowym głosowaniu, podszedł do niego stary przyjaciel, 83-letni kardynał Maximilian de Fürstenberg, i powiedział, by posłuchał głosu Boga. Pod koniec dnia Wojtyła odniósł przytłaczające zwycięstwo. Otrzymał 99 głosów na 108. Przewodzący konklawę kardynał Guillon podszedł do niego i zapytał, czy się zgadza. Oświadczyłem, że mimo wielkich trudności, jakie odczuwam,
Zgadzam się, bo tak mi każe posłuszeństwo i wiara w Chrystusa, mojego Pana, Matkę Chrystusa i Kościół. Wtedy Wio zapytał go, jakie chce przybrać imię. Wojtyła odpowiedział, Jan Paweł II. Kardynałowie zgotowali mu owację. Włosy zostały spalone w piecyku w Kaplicy Sykstyńskiej. Tłumy na placu Świętego Piotra ujrzały biały dym. Kiedy świat wypatrywał pojawienia się papieża w oknie, Jana Pawła II prowadzono do komnaty tuż przy Kaplicy Sykstyńskiej. Czekały tam białe szaty papieskie, szyte w trzech rozmiarach, tak by można je było dopasować do każdego typu sylwetki przyszłego papieża. Jan Paweł II wybrał największy rozmiar. Zapytano go, co zrobić z kardynalską piuską, gdy teraz będzie nosił tiarę. Poprosił, aby w tajemnicy przewieziono ją do sanktuarium Maryi Dziewicy w Wilnie i złożono u jej stóp. Jego pierwszą decyzją jako papieża było symboliczne przerzucenie kardynalskiej piuski na drugą stronę żelaznej kurtyny. Było jasne, że zamierza przebyć tę samą drogę. Wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża był zaskoczeniem dla całego świata. Od ponad 450 lat był pierwszym niepochodzącym z Włoch biskupem Rzymu. Nowy papież odprawił mszę inauguracyjną na placu Świętego Piotra. Zwracając się do wiernych, także tych za żelazną kurtyną, wypowiedział słowa sugerujące nadchodzącą zmianę w układzie sił między światem demokratycznym a komunistycznym. Nie lękajcie się. Szeroko otwórzcie drzwi Chrystusowi. Wobec Jego zbawczej mocy niech staną otworem granice państwowe, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i cywilizacyjne. Nie lękajcie się. Dla wielu głos ten brzmiał jak wyzwanie rzucone bezpośrednio sowieckiemu imperium. Kiedy powiedziałem na placu Świętego Piotra, nie lękajcie się, nie wiedziałem, dokąd mnie to zaprowadzi, a wraz ze mną cały Kościół. Moc Chrystusa jest większa niż jakiekolwiek zło, którego człowiek mógłby lub powinien się obawiać. Były sekretarz stanu Henry Kissinger był jednym z większych znawców problematyki zimnowojennej. Nie miał wątpliwości, że polski papież zmieni na świecie układ sił. To przekonanie o misji Kościoła odbiło się szerokim echem w Europie Wschodniej, ponieważ polski Kościół jest związany z losem kraju. Wiedziałem, że ten papież wzmocni polski opór przeciwko komunizmowi. W Moskwie radziecki przywódca Leonid Breżniew i jego biuro polityczne z uwagą słuchali słów papieża. W tym czasie Michał Gorbaczow był młodym członkiem Komitetu Centralnego. Do papieży zawsze mieliśmy krytyczny stosunek, ponieważ my, marksiści, uważaliśmy religię jako opium, wręcz truciznę dla mas. W istocie to właśnie religie były powodem wielu wojen, a komunizm był jedną z nich. Dla nas to była próba zastąpienia jednej religii przez drugą. A wojna religijna oznaczała walkę na śmierć i życie. W roku 1978 polski antykomunista Zbigniew Brzeziński był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jimmy'ego Cartera. Tak, to prawda. To był konflikt dwóch fundamentalnych wizji życia, jego sensu
społecznego porządku i tak dalej. To było starcie pomiędzy spersonalizowaną, dynamiczną, wyrazistą i intelektualnie zindywidualizowaną twórczą siłą, a rozpadającym się intelektualnie prymitywnym i fizycznie rozkładającym się przywództwem bez przyszłości. In 1978, Wojciech... W roku 1978 Wojciech Jaruzelski był ministrem obrony w rządzie Edwarda Gierka. Regularnie spotykał się z władzami sowieckimi. Jego zdaniem Rosjanie byli przekonani, że wybierając polskiego papieża, konklawe było w jakiś sposób sterowane przez Polaka Zbigniewa Brzezińskiego. Wasz Brzeziński. Powiedzieli mi, wasz Brzeziński, to wasz Brzeziński przyczynił się do tego wyboru. Kiedy papież się o tym dowiedział, pewnego dnia po kolacji zaproponował, żebym odwiedził go jeszcze raz. Powiedziałem, że nie chciałbym przypisywać sobie autorstwa tak doniosłego wydarzenia. I to w takiej sytuacji. Popatrzył na mnie i z uśmiechem powiedział, ponieważ mnie wybrałeś, wypada, żebyś przyjął zaproszenie. Musiało go to bardzo rozbawić. W pierwszych dniach pontyfikatu Jan Paweł II zerwał z tradycją wcześniejszego ustalania podróży zagranicznych. Oznajmił, że chce się wybrać do ojczyzny. Perspektywa wizyty papieża wywołała panikę wśród komunistycznych przywódców w Polsce i Rosji. Na początku 1979 roku radziecki przywódca Leonid Breżniew dowiedział się, że polski rząd przygotowuje się do przyjęcia papieża. Nie chcąc do tego dopuścić, zadzwonił do pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. Gierek powiedział, że władze przygotowują wizytę nowego papieża. Na co Breżniew odpowiedział, dobrze wam radzę, nie róbcie żadnych przygotowań, to tylko przysporzy wam kłopotów. Gierek był zdumiony i zapytał, jak mam nie przyjąć polskiego papieża, skoro większość Polaków to katolicy? Breżniew odpowiedział, powiedzcie papieżowi, że jest człowiekiem rozsądnym. Niech ogłosi, że nie może przybyć z powodu choroby. Gierek powiedział, że to jest niemożliwe. Rozzłoszczony Breżniew burknął, róbcie jak chcecie, ale później możecie tego pożałować. I odwiesił słuchawkę. Z Breżniewem nie można było rozmawiać. Z Breżniewem nie dało się rozmawiać, to był jego monolog. Mówił, jakby czytał z kartki. Drugiego czerwca 1979 roku Jan Paweł II przybył z wizytą do Polski. Władze komunistyczne były przekonane, że jego misja ma charakter ewangeliczny, a nie polityczny. Rząd był zaskoczony wielomilionową rzeszą ludzi witających papieża. Najwyraźniej nie doceniono emanującej z Jana Pawła II siły. To miało charakter tak masowy, spontaniczny i emocjonalny. Uświadomiłem sobie, że nadchodzi nowa era i że musimy sobie z nią jakoś poradzić. Bez wątpienia ta wizyta miała wpływ na przyszłe losy Polski. Drugiego dnia tłumy były jeszcze większe. Śpiewano, my chcemy Boga. Wizyta papieża w Polsce trwała 9 dni i wydawało się, że sprawy nabierają rozpędu. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego inny aktor dramatu zimnowojennego, Ronald Reagan, ogląda transmisję z Polski. Niezwykle wrogo nastawiony do komunizmu, właśnie przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. Wizytę papieża w Polsce śledził też Richard Allen, przyszły doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Reagana.
Reagan żywo interesował się tą wizytą. Nie chciał, żeby mu przeszkadzano w oglądaniu transmisji. Był przyklejony do ekranu. Widział tłumy wiwatujących, radosnych ludzi. Wiedział, że ta wszechogarniająca manifestacja była nie tylko hołdem złożonym papieżowi. Ronald był tym wzruszony, miał nawet łzy w oczach, a to nie był częsty widok. Później Reagan przyznał, że w tamtej chwili postanowił uczynić z papieża swojego sprzymierzeńca w walce z komunizmem. Zmierzch komunizmu zaczął się w portowym mieście Gdańsku, a dokładnie w stoczni imienia Lenina. Jest sierpień 1980 roku. Niedaleko bramy stoczniowej znajduje się fragment ceglanego muru. Miejsce, w którym bezrobotny elektryk przeskoczył przez płot na teren stoczni. Tak się zaczęła rewolucja. Tym, który skakał przez płot, był Lech Wałęsa. Musiał wślizgnąć się na teren stoczni, ponieważ wyrzucono go z pracy za podżeganie do buntu. Kiedy stoczniowcy wystąpili przeciwko komunistycznej dyrekcji, Wałęsę spontanicznie okrzyknięto przywódcą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Było jasne, że nowy papież inspirował do przeciwstawienia się komunistycznemu systemowi robotników, którzy porozwieszali jego portrety na płocie stoczni. Kościół katolicki opowiedział się po stronie strajkujących. Codziennie w stoczni odbywały się msze w intencji stoczniowców. Wałęsa powiedział, że papież był dla nich natchnieniem. Ojciec Święty robił tylko swoją robotę dobrze. Ojciec Święty tylko robił swoją robotę dobrze. Natomiast wszystko inne, słuchając jego kazań, ludzie wyciągali wnioski. Mówił w Warszawie, nie bójcie się, zmieniajcie oblicze ziemi. No i zaczęliśmy zmieniać. Obudziliśmy się. Wstaliśmy od warsztatów pracy. Uwierzyliśmy w siebie. To nie był spisek. To nie była instrukcja. To była fizyczna pomoc. Jako człowiek religii, ja to rozumiem. Otóż zbliżało się do końca drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Dostaliśmy prezent prosto z nieba. Polskim rolnikom za ten piękny pochem. Komunistyczny reżim Edwarda Gierka nie miał wyboru. Musiał pójść na ustępstwa. W sierpniu 1980 roku zostały podpisane porozumienia sierpniowe, które oznaczały powstanie wolnych związków zawodowych Solidarność. Wałęsa symbolicznie podpisał się wielokolorowym długopisem z wizerunkiem papieża. To była pamiątka po pierwszej wizycie Ojca Świętego w Polsce. 5 dni później Edward Gierek zostaje pozbawiony funkcji pierwszego sekretarza. Wydarzenia w Polsce rozwścieczyły władze sowieckie. Ściśle tajne, szczegółowo opisane zebranie radzieckiego Politbiura z dnia 28 października 1980 roku ukazuje początek paniki wśród czołowych działaczy KC-KPZR. Leonid Breżniew oświadczył: kontrrewolucja w Polsce nabrała rozpędu. Wałęsa podróżuje po kraju i wszędzie spotyka się z aplauzem. Być może jest konieczne wprowadzenie stanu wojennego. Minister spraw zagranicznych Andrii Gromyko powiedział: nie możemy stracić Polski. Nie możemy dopuścić do kontrrewolucji. Minister obrony Dmitrij Justinow sugerował inwazję na Polskę. Nasza armia północna czeka w pełnej gotowości bojowej. Polscy wojskowi mieli wrażenie, że Rosjanie są gotowi wkroczyć do Polski. Naokoło granic Polski.
Naokoło granic Polski i wewnątrz Polski stały potężne kolumny pancerne. I w razie ekstremalnej sytuacji mogłyby do Polski wejść. Mogłyby wejść. Przecież w Polsce było ponad 250 tysięcy żołnierzy sowieckich. Przecież w Polsce było ponad 250 tysięcy żołnierzy sowieckich na stałe. Naokoło Polski było ponad milion żołnierzy sowieckich. I silosy z bronią nuklearną naokoło. Więc zdawaliśmy sobie sprawę z wielu niebezpieczeństw. Trzeba było wiary w cuda, wiary w Boga, by w tych warunkach pokusić się o zwycięstwo. Dlatego w takich trudnych chwilach człowiek szukał wsparcia. Szukał ducha, szuka bardziej Boga. Pod koniec 1980 roku w Białym Domu Zbigniew Brzeziński też był przekonany, że Rosjanie mogą wkroczyć do Polski. Wywiad dostarczył nam dość dokładnych informacji. Na polecenie prezydenta zadzwoniłem do papieża i uprzedziłem go o możliwości inwazji sowieckiej w Polsce. Wówczas wszystko wskazywało na to i musieliśmy się na to przygotować. Brzeziński zadzwonił do Watykanu o godzinie 23. Papież otrzymał szczegółowe informacje dotyczące ruchów wojsk sowieckich wokół polskich granic. Ponieważ zabrało to trochę czasu, żeby mnie z nim połączono, zaproponowałem, że zadzwonię na jego prywatny numer. Powiedział, żebym zaczekał, po czym zapytał jakby z westchnieniem w tle, czy ja mam prywatny numer telefonu? I co miał? A skąd? Kryzys się pogłębiał. Rok wcześniej Rosjanie wkroczyli do Afganistanu. Czuli, że nie mogą już drażnić państw zachodnich. W styczniu 1981 roku Lech Wałęsa odbył triumfalną podróż do Rzymu. Został gorąco przyjęty przez papieża. Teraz nie było już wątpliwości, że Jan Paweł II wspiera bezkrwawą rewolucję w Polsce. Wałęsa podkreślał bliskość ich relacji. Powiedział, że syn przyszedł zobaczyć się z ojcem. To spotkanie tylko wzmocniło przekonanie władz sowieckich o tym, że Jan Paweł II pociąga w Polsce za sznurki. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Na początku 1981 roku Ronald Reagan został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednym z pierwszych zadań, jakie zlecił Richardowi Allenowi, było znalezienie w papieżu sprzymierzeńca w walce z komunizmem. Sądzę, że widział w papieżu konia trojańskiego. I to takiego, który byłby wprowadzony w centrum reżimu, w samo serce tak zwanego Imperium Sowieckiego. Gdyby udało mu się je osłabić, oddałby nam wielką przysługę. Prezydent Reagan jasno przedstawił swoje stanowisko kardynałowi Pio G., ambasadorowi Watykanu w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, że chciał zniszczyć zło, jakim było dla niego Imperium Radzieckie. Chciał mieć w ręce właściwy klucz. A tym kluczem była Polska, Solidarność i papież. Na początku 1980 roku ambasador papieża był częstym gościem w Białym Domu. Mógł dyskretnie wchodzić bocznym wejściem. Często wzywano mnie do Białego Domu. Oczywiście wokół prezydenta było też wielu katolików. To w jakimś sensie ułatwiało mi kontakt z nimi i z prezydentem. And to get in contact with the president. By sheerest
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, ale nie dzięki kabale, tylko Alowi Haigowi, sekretarzowi stanu, który był katolikiem, a także Billowi Casseyowi, dyrektorowi CIA, i jego zastępcy, Billowi Clarkowi. W sektorze bezpieczeństwa narodowego przeważali katolicy. Większość kontaktów między administracją Reagana a Watykanem była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. To zdumiewające, ale na początku 1980 roku wysłanym do Jana Pawła II emisariuszem Reagana był William Casey, szef CIA. Casey był też częstym gościem nuncjusza papieskiego na Massachusetts Avenue w Waszyngtonie. Mógł do mnie przychodzić w drodze do biura. Zatrzymywał się u nas na Massachusetts Avenue, żeby napić się naszego wyśmienitego cappuccino i przy okazji porozmawiać. Dlaczego był Casey? Bill Casey mógł podróżować swoim czarnym samolotem, przemieszczać się ze swoją sypialnią, pokojem gościnnym, bez okien i z książkami, gdzie tylko chciał. Mógł wylądować w każdym miejscu na świecie i spotykać się z ludźmi. Taką miał pracę, ale wolał działać dyskretnie. Na początku 1980 roku Bill Casey często wsiadał do swego samolotu i leciał do Rzymu, żeby spotkać się z papieżem. Narady z papieżem stały się istotnym elementem naszych działań w Europie Wschodniej. Podczas tych odpraw, które czasem trwały kilka godzin, szef CIA pokazywał papieżowi zdjęcia zrobione przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego. Na zdjęciach były widoczne ruchy wojsk radzieckich wokół polskich granic i rozmieszczone wyrzutnie rakiet w Europie Wschodniej. Papież był ogromnie zaintrygowany i kiedyś zapytał, czy można w ten sposób sfotografować gułag w Związku Radzieckim. Kilka dni później CIA dostarczyło odpowiednie zdjęcia. Czy to był prezent? Co w zamian mogły dostać Stany Zjednoczone? Dowiedziałem się, że Watykan ma wspaniale funkcjonujący wywiad, ponieważ działa na poziomie parafii. Księża w parafiach piszą sprawozdania biskupom, a ci wysyłają swoje sprawozdania do Rzymu. Takie działanie jest bardzo skuteczne. Dzięki temu Watykan przez wiele lat miał najlepszy wywiad na świecie. Podczas jednego spotkania Casey powiedział papieżowi, że CIA dostarcza Solidarności pieniądze i odpowiedni sprzęt. Wspieranie Solidarności było w żywym interesie CIA. Wysyłaliśmy niewiele pieniędzy, ale za to dostarczaliśmy im różne maszyny, jak kserokopiarki, maszyny do pisania i tym podobne. Chcieliśmy im pomóc w przekazywaniu sobie informacji. Dzisiaj Lech Wałęsa nie wierzy, aby CIA pomagała Solidarności. Może jakieś tam jednostkowe wspierania były. Może jakieś tam jednostkowe wspierania były, natomiast do mnie jako do szefa Solidarności nic takiego nie doszło, a więc to raczej nieprawda. Ponieważ szef powinien o tym wiedzieć, o różnych wpływach, a jednak te wpływy kontrolowałem. Lech Wałęsa mówi, że nic mu o tym nie wiadomo, ale nie twierdzi, że tak nie było. Może nic nie wiedział, ale przecież skądś przysłano ten sprzęt, pieniądze też ktoś przysłał. To tak jak manna spadła z nieba. Przecież nie było to tylko rezultatem modlitw papieża. W 1980 roku na Kremlu Politbiuro było coraz bardziej poruszone sytuacją w Polsce. Przychodziły też raporty o ruchach katolików w samym Związku Radzieckim. Coraz więcej raportów wysyłało KGB, które jednoznacznie identyfikowało papieża jako siłę sprawczą ruchów antyradzieckich.
Komitet Centralny sporządził dokument zatytułowany Dyrektywy dotyczące działań przeciwko Watykanowi i jego stosunkom z krajami socjalistycznymi. Była to kampania skierowana przeciwko papieżowi, w którą zaangażowano wszystkie szczeble władzy sowieckiej, a szczególnie KGB. Moja postawa często wzbudzała kontrowersje, jednak wszyscy uczestniczyliśmy w tej antyreligijnej propagandzie. My, komuniści, byliśmy jednomyślni, zwłaszcza jeśli chodzi o elitę, do której i ja dołączyłem. Dla nas to było jak aksjomat. W grudniu 1980 roku Jan Paweł II przyjął przedstawiciela francuskiego Biura Bezpieczeństwa. Papież został ostrzeżony, że wywiady komunistycznych krajów szykują zamach na jego życie. Papież odpowiedział, że jego los spoczywa w rękach Boga. Odmówił przedsięwzięcia środków nadzwyczajnych. Przez pięć wieków chroniąca życie papieża Gwardia Szwajcarska stanowiła oddział młodych ludzi, którzy na ochotnika wstępowali do służby. Ich kolorowe uniformy były podobno projektowane przez Michała Anioła. 6 maja 1981 roku, podczas przyjmowania nowego kontyngentu gwardzistów, papież ułożył modlitwę. Powiedział, módlmy się do Boga, aby przemoc i fanatyzm pozostały z dala od murów watykańskich. Modlitwa nie została wysłuchana. W nocy 12 maja 1981 roku turecki turysta Ali Akça zatrzymał się w rzymskim hotelu Posta. Robił ostatnie przygotowania do zamordowania papieża następnego dnia. Miał 9-milimetrowy pistolet typu Browning, który otrzymał w komunistycznej Bułgarii. Tej samej nocy papież Jan Paweł II przeczytał krótki fragment Nowego Testamentu. Były to słowa z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła w rozdziale 5, wers 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. W środę 13 maja 1981 roku o godzinie 17 Jan Paweł II rozpoczął na placu Świętego Piotra audiencję dla wiernych. O 17.15 ktoś sfotografował papieża, gdy nachyla się, by pobłogosławić dziecko. 7 metrów od niego, tuż nad głowami tłumu, pojawia się pistolet. Papież zostaje trafiony w brzuch. Właśnie modlił się do Maryi Dziewicy, aby miała nad nim pieczę. I wtedy upadłem. Jednak miałem żywe odczucie, że powinienem przeżyć. Szybko tracił krew. W drodze do szpitala stracił przytomność. Kula przeszła zaledwie o milimetr od aorty. Przeżył. Jego niedoszłego zabójcę natychmiast aresztowano.
Dlaczego to zrobiłeś? Początkowo zeznał, że działał sam. Kiedy odkryto, że pistolet dostarczyli mu Bułgarzy, Włosi nabrali podejrzeń. Bułgarska policja tajna była znana ze współpracy ze służbami KGB. Rosjanie natychmiast zaprzeczyli, jakoby byli zamieszani w spisek. Wojciech Jaruzelski nigdy nie wierzył, by KGB lub inny komunistyczny wywiad był zamieszany w zamach na Papieża. Takiego podejrzenia wówczas nie mieliśmy, nie kojarzyło się to. Takiego podejrzenia wówczas nie mieliśmy. Nie kojarzyło nam się to z tymi służbami. Nie stykaliśmy się już w tym okresie z takimi metodami. Wiele miesięcy później służby CIA oświadczyły prezydentowi Reaganowi, że nie ma dowodu na to, by Rosjanie zorganizowali ten zamach. Jednak Reagan i jego doradcy byli innego zdania. Dla nas było jasne, by jak najszybciej pozbyć się człowieka, który był niewygodny dla władz Związku Radzieckiego. Dużo wygodniej było posłużyć się kimś z Bułgarii niż kimś, kto mógłby być zidentyfikowany jako Rosjanin. Sądzę, że od początku do końca był to zamach zorganizowany przez KGB. Wierzę, że kiedyś wyjdzie to na jaw. Jan Paweł II nigdy nie interesował się śledztwem, ponieważ uważał, że zamach na jego życie był dziełem szatana. Wydał nawet oświadczenie, w którym wybacza niedoszłemu zabójcy. Później spotkał się z Akczą i wspólnie modlili się. Na początku 1981 roku władze sowieckie nalegają, aby premierem Polski został generał Wojciech Jaruzelski. Generał znalazł się pod olbrzymią presją ze strony Rosjan. Miał stłumić ruch solidarnościowy i poskromić Kościół. In Poland. 12 grudnia 1981 roku, dokładnie o 23:57, wszystkie telefony prywatne zamilkły. Jednostki wojskowe zablokowały wszystkie ważniejsze skrzyżowania. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. O 6 rano Wojciech Jaruzelski pojawił się w telewizji i ogłosił stan wojenny, aby uchronić kraj przed chaosem. Dzisiaj utrzymuje, że nie chciał doprowadzić do inwazji wojsk radzieckich, jak to było w Czechosłowacji w 1968 roku i na Węgrzech w 1956 roku. Były zapowiedziane, zaplanowane w Warszawie i w kilku innych wielkich miastach wielkie demonstracje protestów, które miały ogarnąć setki tysięcy ludzi. W sytuacji, w której, mówiąc obrazowo, benzyna jest rozlana, wystarczy jeden strzał. Nie wiadomo nawet z której strony, żeby rozpętało się piekło. Tak jak było w Budapeszcie w 1956 roku. Milicja tłumiła na ulicach wszelkie zamieszki. Wprowadzenie stanu wojennego pochłonęło 30 ofiar śmiertelnych. Niezależny Związek Solidarność został zdelegalizowany. Jego sympatycy uwięzieni. Jeszcze tej samej nocy aresztowano Lecha Wałęsę. Kiedy mnie zabierano do internowania, powiedziałem im, żeby sobie mnie zabierali, że ja i Solidarność jest zwycięska i że swoim stanem wojennym wbito ostatnie gwoździe do komunistycznej trumny. Ostatnie gwoździe do komunistycznej trumny.
Kiedy kierownictwo Związku zamknięto w więzieniach, od Watykanu oczekiwano słów otuchy dla polskiego ruchu oporu. W Wigilię Bożego Narodzenia papież zapalił w swoim oknie świeczkę, co oznaczało wyraz solidarności z cierpiącym narodem. Papież dyskretnie przesłał wiadomość kierownictwu Solidarności. Przepowiedział, choć nie publicznie, że mimo stanu wojennego komuniści nie poradzą sobie z opanowaniem sytuacji. W Polsce wydarzyło się coś nieodwracalnego. Ludzie już nie są bierni. Bycie biernym to bycie narzędziem w rękach autorytaryzmu. Teraz, gdy ludzie nie są bierni, los rządzących jest przesądzony. Przegrają. Czerwca 1982 roku Jan Paweł II spotkał się po raz pierwszy z Ronaldem Reaganem. W odpowiedzi na stan wojenny Reagan nałożył sankcje gospodarcze na Polskę i Związek Radziecki. Obaj zgadzali się, że świat komunistyczny wpadł w spiralę śmierci. Rozmawiali o koniecznym wsparciu Solidarności, a także o intensywniejszej wymianie informacji. Doskonale się ze sobą czuli i rozumieli. Ronald Reagan był jedynym amerykańskim prezydentem, z którym Jan Paweł II nawiązał osobisty, ludzki i głęboki kontakt. Oczywiście zupełnie różnią się między sobą. Reagan nie był intelektualistą. Mówiono, że wie więcej o koniach niż o książkach. Natomiast Wojtyła to człowiek wielkiego intelektu, filozof i mistyk. Dla papieża było ważne zapewnienie Reagana, że będzie wspierał Solidarność do końca. To było fundamentem strategicznej współpracy pomiędzy Watykanem i administracją Reagana. Relacje pomiędzy Watykanem a administracją Reagana, czyli Białym Domem, nazwałbym wspaniałym, tajnym przymierzem. W tej delikatnej sprawie Watykan ma inne zdanie. Nie było żadnego tajnego przymierza, żadnych tajemnic ani przymierzy. Powiedziałbym, że mieliśmy podobne spojrzenie na sytuację. Reagan kilkanaście razy wysłał do Watykanu swoich najlepszych pracowników CIA. Nie możemy odmówić temu wagi. To przypomina górę lodową. Widzimy jej fragment wznoszący się nad wodą. Natomiast jej większa część jest poza zasięgiem wzroku. W 1983 roku Wojciech Jaruzelski był przekonany, że stan wojenny spełnił swoje zadanie. Kierownictwo Solidarności zamknięto w więzieniach, a opór przeciwko komunistycznej władzy wydawał się już nie istnieć. Jaruzelski chciał pokazać światu, że sytuacja w kraju normalizuje się i że Kościół katolicki zgodnie współżyje z polskim rządem. Zezwala więc na ponowną wizytę papieża w Polsce. Papież nawet przyjął warunki tej wizyty. Nie mógł odwiedzić Gdańska, gdzie rozpoczęła się rewolucja w 1980 roku. Nie mógł też mówić o Związku Zawodowym Solidarność. Jednak potrafił ominąć stawiane mu warunki. W pierwszych słowach na polskiej ziemi pobłogosławił wszystkich więźniów i prosił o wybaczenie, że nie może ich odwiedzić. Więzionych, cierpiących. W tłumie dały się słyszeć okrzyki. Władze na nowo zadrżały. Generał Jaruzelski pamięta, że drżały mu nogi, gdy pierwszego dnia miał przywitać papieża.
Moje zdenerwowanie, które było nawet tak... Moje zdenerwowanie było dość widoczne na ekranie telewizyjnym. Po pierwsze, jako dla człowieka, Polaka wychowanego w duchu wiary katolickiej. Była to wizyta, która wpisuje się w czasy historyczne, która może zaważyć na dalszym biegu wydarzeń. Podczas mszy papieskiej na otwartej przestrzeni pojawiły się zakazane symbole Solidarności. I chociaż nie mówił bezpośrednio o związku zawodowym, używał słowa Solidarność w innych kontekstach. Papież nalegał, że nie opuści kraju, jeżeli nie spotka się z Lechem Wałęsą. Rząd zgodził się pod warunkiem, że to będzie prywatna rozmowa. Na spotkanie z papieżem Wałęsę przywieziono wojskowym helikopterem w ustronne miejsce w górach. Ale to było jednak gest mówiący, że Solidarność żyje. Ale to było jednak mówiące, że Solidarność żyje, że zwycięży, że jest wyższa potrzeba, że to spotkanie musiało się odbyć. Ojciec Święty tak to czuł i zresztą jak i ja. Papież robił wszystko, żeby Wałęsa odegrał rolę na światowej scenie. 4 miesiące później Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. Ludzie Kremla określili papieża jako źródło najbardziej zagrażającej im opozycji. Na stanowisko pierwszego sekretarza partii wybrano starzejącego się Konstantina Czernienkę. W 1984 roku na posiedzeniu biura politycznego Czernienko powiedział: siły kontrrewolucyjne nie zaprzestają swojej działalności. Kościół przewodzi tej ofensywie, inspirując i jednocząc wrogów komunizmu, a także niezadowolonych z obecnego systemu. Członkowie biura politycznego byli wściekli na generała Jaruzelskiego, że bardziej nie ukarał Kościoła. Jednak Michaił Gorbaczow prorokował: wydaje mi się, że nie znamy prawdziwych intencji Jaruzelskiego. Może chodzi mu o system pluralistycznego rządzenia krajem. Pomysł skierowania komunizmu na tory wielopartyjnego systemu był również intencją samego Gorbaczowa. Kilka miesięcy później objął władzę i zaczął omawiać te kwestie z papieżem. Pierwszego grudnia 1989 roku miało miejsce najbardziej znaczące spotkanie XX wieku. Michaił Gorbaczow, pierwszy sekretarz komunistycznej partii Związku Radzieckiego, przybył do Watykanu, aby spotkać się z papieżem, zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Powitanie było ciepłe, po czym obaj udali się na prywatną rozmowę. Początkowo rozmawialiśmy sam na sam. Znał na tyle rosyjski, że przez 10 minut mogliśmy rozmawiać bez tłumacza. Gorbaczow nakreślił papieżowi dramatyczne zmiany zachodzące w Europie Wschodniej. Obiecał, że będą się one dokonywać z uszanowaniem godności ludzkiej i że wojska radzieckie nie będą dłużej stacjonować w Europie Wschodniej. Papież zapytał, czy władze Związku Radzieckiego zagwarantują prawem wolność wyznania.
Gorbaczow przyrzekł, że ustanowi takie prawo, że religia nie będzie już traktowana jako wróg systemu, a komunizm wyrzeknie się monopolu na głoszenie prawdy. On powiedział, że Europa powinna... W pewnej chwili powiedział, że Europa musi oddychać dwoma płucami. To jego słowa. Trzeba przezwyciężyć to rozdarcie, które nastąpiło wiele lat temu. Jako chrześcijanie musimy sobie wybaczyć. Powiedział też, że będzie się modlił za powodzenie pierestrojki. Jan Paweł II mógł tak powiedzieć, ale swoim bliskim przyjaciołom oznajmił, że Gorbaczow przegra, ponieważ chce dokonać czegoś niemożliwego. Komunizm jest niereformowalny. Opinię tę podziela też Wałęsa. Gorbaczow w tym czasie próbował remontować komunizm. Gorbaczow w tym czasie próbował remontować komunizm. Pierestrojka to był tylko remont. Wierzył w to. My natomiast wierzyliśmy, że system komunistyczny jest niereformowalny. Cieszyliśmy się, że próbuje coś zrobić. Wiedzieliśmy, że się mu to przewróci. Koniec zimnej wojny zaczął się w Polsce. Kiedy wszystko wskazywało na to, że Rosjanie nie będą ratować komunizmu nad Wisłą, generał Jaruzelski zrozumiał, że nie zdoła ujarzmić ruchu solidarnościowego i że musi zawrzeć pokój z opozycją. W Polsce po raz pierwszy pokazano, że komunizm był systemem nietrwałym. Moskwa miała do wyboru albo okupować 40-milionowy kraj, mający długą tradycję stawiania oporu obcym najeźdźcom, albo zaangażować się w niekończące się wyniszczanie jednostek, które nigdy nie znalazłoby pełnej akceptacji i uzasadnienia. I to było pierwszą kostką domina. W styczniu 1989 roku generał Jaruzelski oświadczył, że Solidarność jest w pełni legalnym związkiem zawodowym. Wolne wybory zapowiedziano na czerwiec. Solidarność odniosła miażdżące zwycięstwo. Wałęsa i jego związek mieli wkrótce przejąć kontrolę nad krajem. Wydarzenia w Polsce odbiły się szerokim echem w Europie Wschodniej. Efekt domina zaczął działać. Najpierw na Węgrzech, potem w NRD, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii. W grudniu 1991 roku Gorbaczow rezygnuje z funkcji pierwszego sekretarza. Upadek muru berlińskiego stał się symbolem końca zimnej wojny. Wielu wiwatujących ludzi czuło, że wolność zawdzięczają papieżowi Janowi Pawłowi II. Papież był innego zdania. To nie wydarzyło się dzięki mnie. Drzewo już było spróchniałe. Ja tylko nim potrząsnąłem, a zgniłe jabłka spadły. Myślę, że to prawda. Drzewo było spróchniałe. Teraz łatwo mówić, że i tak by do tego doszło. Sądzę, że system był przegniły. Jednak tempo jego upadku zawdzięczamy sile Jana Pawła II. Wielu ludzi po wyborach, po wizycie Ojca Świętego obudziło się i chciało walczyć. Bez tego faktu komunizm by kiedyś i tak przegrał, ale jeszcze by to trochę trwało i na pewno skończyłoby się to rozlewem krwi.
Papież był tu postacią kluczową. To był wielki, nieplanowany wypadek w historii. Wybór polskiego papieża w czasach komunistycznej dyktatury w Polsce. Jan Paweł II wiele ryzykował, ale odznaczył się wielką odwagą. Nie ma wątpliwości, że papież był istotnym katalizatorem w zmianie pojmowania komunizmu jako najlepszego w dziejach systemu i przekonania, że Związkowi Radzieckiemu przypadła główna rola w realizacji tej wizji. Okazało się, że system ten toczy niewydolność, zepsucie moralne i korupcja. Być może najbardziej zaskakującą ocenę dał Gorbaczow, który powiedział, że komunizm zasłużył sobie na upadek i że papież szedł właściwą drogą. Stanowczo był przeciwny dyktaturze komunizmu. Bóg nie zezwala na brak szacunku wobec jego dzieła. Dlaczego państwo miałoby w ten sposób traktować swoich obywateli? I w tym sensie papież odegrał wielką rolę. Jan Paweł II odwodził ludzi od identyfikowania zmian w Europie Wschodniej z opatrznością boską. Byłoby uproszczeniem przypisywanie Bogu klęski komunizmu, ponieważ upadł sam z siebie. Było to rezultatem błędów i nadużyć systemu. Upadł, ponieważ miał wrodzoną słabość. W latach 80. papież rozpoczął krucjatę przeciwko komunizmowi i wygrał. Później stawił czoło tym, którzy byli przeciwni jego wytyczaniu drogi tak dla katolików, jak i dla całego świata. Wersja polska, Hagi Film i Wideo, Wrocław. Tekst Augustyn Dobrzański, czytał Roman Baczyński.